Portal ogłoszeń motoryzacyjnych Samochody.pl wspiera motodziennik. Planujesz zakup auta? Koniecznie zajrzyj na samochody.pl. Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan. Zapraszam na kolejny tydzień z naszym programem, czyli na kolejny tydzień z motodziennikiem. Mam nadzieję, że widzieli Państwo test Hyundai Kona, który pojawił się na kanale chyba w sobotę. A zaczynamy dzisiaj bardzo wyjątkowo i nietypowo, dlatego że zaczynamy od historii pewnej Toyoty. To temat podesłany przez naszego widza, widza, który regularnie bierze udział w licytacjach komorniczych i ubezpieczeniowych, kupuje auta i sprzedaje je dalej, handluje samochodami i na jednej z platform wypatrzył taką oto starą Toyota Corolla z 2004 roku, 1,6 benzyna z gazem, 360 tysięcy przebiegu. Auto jest po kolizji, lekko przód, lekko tył. I tak jak widać na zdjęciach, nie jest to jakoś szczególnie zadbany egzemplarz, ale zapala, jedzie i od biedy na kołach można by nim wrócić do domu. Auto zostało wycenione przed szkodą na 8000 złotych i oczywiście już słyszę komentarze niektórych internetowych specjalistów od cen 8000? Góra 4. A i tak mówimy o aucie przed kolizją. A ile może być wart wrak? Licytacja trwała 3 dni i zaczęła się od 1400 zł. Teoretycznie powinna skończyć się w okolicach 2000, ale bardzo szybko wskoczyło 4900, następnego dnia 12700. A dwóch licytujących się nie cackało. Przedostatnia oferta to 19,500, przebita przez zwycięzcę na 19,850 i auto za tyle właśnie zostało sprzedane, plus ponad 2000 opłat na rzecz organizatora licytacji. Razem 22 tysiące zł za korolle z 2004 roku. I właśnie z prośbą o wyjaśnienie tego fenomenu zwrócił się do mnie widz. Podejrzewam, że mają państwo przynajmniej dwie teorie. Pierwsza, ktoś się pomylił albo licytował dla zabawy. Nie, na tych platformach nie ma żartów. Kupiłeś zapłać, albo tracisz naprawdę srogi depozyt. Druga teoria, prosto ze zmienników: ktoś zaszył w fotelu skarb. Tego, oczywiście, nie wiem, ale wiem, że jest jeszcze trzecia opcja. Toyota Corolla w kolorze srebrno-złotym, jak ta, albo szarym, obowiązkowo kombi z benzynowym silnikiem 1,6 i koniecznie klimatyzacją najlepiej automatyczną, to bardzo poszukiwany towar w Afganistanie. Auto zostało wylicytowane przez handlarza i prawdopodobnie czeka już w niemieckim porcie na załadunek na statek płynący w tamtą stronę. I kto był kiedyś w Afganistanie, ten wie, że Toyota Corolla jest absolutnie najpopularniejszym modelem w tamtej części świata. Mechanicy te samochody znają, części zamienne są dostępne, każdy ten samochód potrafi naprawić. Więc nic dziwnego, że samochody te są tam na wagę złota, w odróżnieniu od naszego kraju, gdzie warte są niewiele. Nasz rajd po ogłoszeniach kontynuujemy. Tym razem poszukamy jakiegoś przyzwoitego samochodu za normalne pieniądze. Zaczniemy od Toyoty Aigo X. Ta sztuka jest fabrycznie nowa z tego roku i jest to wersja style. Auto zostało wygrane na loterii i jest do sprzedania za 69 900 zł. To 5000 taniej niż cena katalogowa i jest pewnie do negocjacji. Od siebie dodam, że to nie powinno być wystawione w kategorii auta osobowe, a raczej sprzęt budowlany taczki. Golf, teraz, ale nie taki zwykły szóstej czy siódmej generacji, a sportswan. Głupia nazwa, wiem, ale bardzo fajne auto. Następca Golfa Plusa, coś pomiędzy zwykłym kompaktem, golfem, a minivanem, turanem. Przyjemnie się tym jeździ, a wnętrze jest bardziej prorodzinne niż w zwykłym Golfie. Ten egzemplarz jest z polskiego salonu, ma benzynowy silnik 1.0 o mocy 115 koni pod maską i sporo dodatków. Golf jest z 2019 roku, ma zaledwie 79 tysięcy przebiegu i wyceniony został na 68 tysięcy złotych. Pierwsza część naszego programu sponsorowana jest przez firmę Corteco, firmę, która produkuje filtry, uszczelnienia, koła, pasowe, różne elementy z zakresu tłumienia wibracji. Nawiązaliśmy również współpracę z portalem ogłoszeniowym samochody.pl. I tutaj również mamy dla Państwa, można powiedzieć, promocje albo propozycje. Jeżeli są Państwo naszymi patronami od minimum trzech miesięcy, i zamieszczą ogłoszenie na portalu samochody.pl, to z przyjemnością je w programie podpromujemy. Szybka ścieżka dla tych, którzy patronami nie są, również jest na dwa razy lepszych warunkach niż do tej pory. Wystarczy umieścić ogłoszenie na portalu samochody.pl i skontaktować się z nami pod adresem, który jest pod koniec każdego programu na planszy. A teraz przechodzimy do nowości i aktualności. A zaczniemy w Chinach. Firma z branży technologicznej Huawei, będąca od kilku lat na cenzurowanym z powodu embarga bez dostępu do usług Google, połączyła siłę z firmą Cherry i wkrótce wypuści własny samochód, oczywiście elektryczny. Co ciekawe i dość charakterystyczne, bo prawie wszyscy tak robią, Tesla też tak zrobiła. Debiutancka konstrukcja nie jest prostym, tanim, dostępnym autem, a wręcz przeciwnie, to duża luksusowa limuzyna. I Huawei nie ukrywa nawet inspiracji Teslą S, i właśnie ten model uważa za bezpośrednią konkurencję. Auto marki Luxeed oznaczono symbolicznie. S7, premiera jeszcze w tym roku, zasięg do 700 km i sporo elektroniki na pokładzie, LIDAR 11 kamer, mnóstwo czujników. Czy zobaczymy ten samochód w Europie? Wątpię. A przy okazji warto wspomnieć o tym, jak do pomysłu ograniczenia dostępności chińskich aut na naszym kontynencie odniosły się Niemcy. Minister transportu uważa, że to zły pomysł, bo ewentualna izolacja, a raczej reakcja Chin może mieć opłakane skutki dla niemieckiej gospodarki. Białej flagi nie wywiesili za to Francuzi. Zmieniają, doprecyzowują dopłaty do elektryków. 5 tysięcy euro otrzymają wyłącznie ci, którzy zdecydują się na samochody w uproszczeniu wyprodukowane i dostarczone z jak najmniejszym śladem węglowym. A że Chiny węglem stoją, plus transport morski, to większej szansy nie mają. Firma BMW, która jako jedna z pierwszych wprowadziła abonament za korzystanie z czegoś, co w samochodzie i tak już jest, jak podgrzewane siedzenia, jako jedna z pierwszych wycofuje się z tego rozwiązania, choć testowane ono było wyłącznie w Korei i jak nie trudno się domyślić, ani na tym BMW nie zarobiło a być może straciło, bo odbiór inicjatywy wśród klientów był niemal wyłącznie negatywny, co nie oznacza, że BMW z programu subskrypcji rezygnuje całkowicie. Wręcz przeciwnie. Z tym, że będziemy płacić wyłącznie za rzeczy związane z softwarem, np. asystent parkowania, czy niektórych innych asystentów. Ale to też nie wszystkim się podoba. Organizacje konsumenckie przyglądają się sprawie i ostrzą widły. I mają rację, bo wyposażenie związane z bezpieczeństwem nie powinno być aktywowane i dezaktywowane, gdy ktoś przestanie płacić. Zwłaszcza, że do pewnych rzeczy kierowcy się przyzwyczajają, a jak przestaną działać, może być nieciekawie. Że to się absurdalne robi, przekonaliśmy się na własnej skórze. Mieliśmy w tym roku dwie siódemki na testach, jedna wskoczyła na kanał nawet, i w jednej i w drugiej nie można było sparować telefonu, bo nie był aktywowany Bluetooth. I jeszcze jedna ciekawostka na koniec. Po Pradze zaczęły jeździć autonomiczne busiki po czeskiej Pradze. Jest to część projektu finansowanego przez Unię Europejską. Kursują na ustalonej trasie, można się zamawiając wcześniej kurs przez aplikację, bezpłatnie przejechać. W początkowej fazie testów na pokładzie będzie się znajdował kierowca, a z czasem auto ma być nadzorowane zdalnie. Być może przez operatora zatrudnionego w call center, czy raczej drive center w Indiach. Jeżeli chodzi o samochody autonomiczne, to wydaje mi się, że jest to przyszłość motoryzacji, ale tylko i wyłącznie pod warunkiem, że wszystko, co będzie się poruszało po drogach, będzie jeździło autonomicznie. W przeciwnym wypadku, chyba nie za bardzo. Teraz sprawdzimy przed zakupem auto używane. W tej części programu mamy oczywiście dwa lokowania produktów: firmę Prodictech, która produkuje mierniki lakieru, oraz firmę AutoDNA, która umożliwia sprawdzenie używanego samochodu po numerze WIN. Dodge Ram 1500 od 2010 roku Ram 1500 to podobnie jak Ford F-150 czy Chevrolet Silverado duży amerykański pick-up. Jak duży? No duży. Podwójna kabina to prawie 6 metrów długości. W Stanach pick-up to coś w rodzaju naszego Renault Kangu, Volkswagena Caddy, ewentualnie większego transportera. Auto uniwersalne, dostępne, potrzebne. A jak się tym jeździ? No zaskakująco fajnie. Przyjemnie, płynnie i wygodnie. To w Stanach. W Polsce duże pick kupuje się z dwóch powodów. By wykorzystać ich duży prześwit i sporą pakę, ale najczęściej dla fanu, dla możliwości kontaktu z, jakby nie było, symbolem amerykańskiej motoryzacji. Jak jest w tym wypadku, nie wiem, ale właśnie rama 1500 obejrzymy. Oto on jest z 2013 roku, pod maską legendarne 57V8 chemii, sześciobiegowy automat, napęd na cztery koła i bardzo bogate wyposażenie. Przebieg to zaledwie 90 tysięcy kilometrów, a cena to 113 tysięcy zł. Od czego zaczniemy? Auta ze Stanów trafiają do naszego kraju najczęściej po mniej lub bardziej rozległych szkodach i prawidłowo postawione pytanie nie brzmi czy, ale jak mocno. Czy strzeliły poduszki i czy auto w jednym kawałku samo wjechało na lawetę? Aby to sprawdzić korzystamy z Bas Auto DNA i po chwili mamy szczegółowy raport i zdjęcia szkody, którą samochód miał w Stanach. Mamy lekko uszkodzony tył i lekko uszkodzony przód. Koła na miejscu, poduszki i pirotechnika pasów również. A tak z doświadczenia, jak coś się ze Stanów i miało strzelone poduszki, to w 95% jest u nas naprawiane przy pomocy regeneracji. Więc jedziemy. Pierwsze wrażenie jest bardzo dobre, ale nasze zadanie to przede wszystkim ocena jakości naprawy, tej o której wiemy, i upewnienie się, że auto do zdjęć w Stanach nie zostało podszykowane, że nie stało się tu coś jeszcze. Mamy delikatną różnicę w odcieniu pomiędzy błotnikiem a słupkiem A, wgniecenie na zderzaku z tyłu, Trochę odprysków i parę zaprawek. Reszta w porządku. Pomiary. docz, czy raczej RAM, nie jest ocynkowany i raczej grubo polakierowany. Wzór z dachu to 150 mikronów. Wymieniany błotnik pomalowany jest trzy razy cieniej. Na lewym tylnym błotniku mamy lekko naprawiane miejsca, ale reszta jest w porządku. Oględziny wnętrza zaczynamy od dokładnego sprawdzenia pirotechniki. Zarówno pasy, jak i konsola są oryginalne, a kabina bardzo zadbana, bez zapachów, bez zniszczonych elementów, z delikatnymi śladami zużycia adekwatnymi do rocznika i przebiegu. Komora silnika jest sucha, zarówno od góry, jak i od dołu, zero wycieków. Jest trochę powierzchownej korozji. Rama oczywiście nie jest ocenkowana, ale chyba w żadnym pick-upie nie jest. I warto pomyśleć o porządnej konserwacji, jak nie w tym roku, to najpóźniej w przyszłym. Jazda testowa? Zgodnie z oczekiwaniami. Auto jedzie bardzo przyjemnie, praca silnika, skrzyni biegów, zawieszenia i układu kierowniczego bez zastrzeżeń. Bardzo przyjemny egzemplarz z małym przebiegiem i przede wszystkim po lekkiej stłuczce, a nie po ważnym wypadku. I jak nie trudno się domyślić, Dodge Ram zmienił właściciela, który na razie przynajmniej jest z nowego samochodu bardzo zadowolony. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Motodziennika, jeszcze w tym tygodniu, czy to będzie środa, czwartek czy piątek, zobaczymy, ale na pewno będzie. Kłaniam się pięknie.